Cykl rozmowy Tour de Tour w Eurosporcie, tym razem na gorąco przed 104. edycją Giro d'Italia. Raport o przygotowaniach Polaków, czyli Maćka Bodnara, Łukasza Wiśniowskiego, Tomasza Marczyńskiego i Czarka Benettiego, który wprawdzie jeszcze bez polskiego obywatelstwa, ale od lat mieszka w Gliwicach, od lat traktujemy go jako swojego, a więc czterech naszych. Posłuchajcie, co mają do powiedzenia przed tegorocznym Giro d'Italia. Maciej Bodnar, ekipa Bora Hansgrohe. Maćku, to twoje czwarte Giro d'Italia. Jak się czujesz przed wyścigiem? Jak przed każdym. Dosyć bojowo nastawiony jestem, także fajnie, że startujemy w końcu. Czwarte Giro. Chyba więcej mam Tour de France przejechanych, ale Giro zawsze było takim jakimś fajnym wyścigiem. Jeśli nie startowałem, to fajnie się to oglądało w telewizji. Startujemy już w Turynie, jedziemy tylko we Włoszech prawdopodobnie z tych. Także będzie fajny wyścig. Jak tak sobie spojrzałem na kilometry wyścigowe. Tylko we Włoszech startujemy, bo nie wiem, że startujemy z Włoch, ale. We Włoszech. Nie wiem, czy w Słowenii gdzieś tam nie zahaczamy. Znaczy jest jeden wjazd do Słowenii na etapie, jest jeden wjazd do Szwajcarii na etapie. Okej. Dobra, no. Także jeszcze masz parę dni, żeby się z trasą zapoznać. No, ja wiesz, zawsze się zapoznaję z trasą już. Najlepiej to biorę dzień po dniu, ale jednak jak tą książkę Garibaldi słynne dostaniemy, także na pewno zerknę już na trochę do przodu. Maciek, jak tak spojrzałem na kilometry wyścigowe, twoje, Tomka Marczyńskiego, Łukasza Wiśniowskiego czy Czarka Benedettiego, no to ty masz tych kilometrów wyścigowych w tym roku najmniej z tej grupy. Powiedz, taki był plan? Nawet nie wiedziałem, że mam najmniej. Nie, po prostu miałem plan. Odpadła mi na pewno Portugalia z początkiem sezonu, Vuelta Algarve i Paris-Roubaix chyba z tego, co pamiętam, co mi wyskoczyło. Aczkolwiek no, mieliśmy ten przypadek pozytywny test naszego kolegi w drużynie, także dwa belgijskie klasyki mi ominęły, plus Portugalia, no, także tylko 8 dni wyścigowych mi odpadło praktycznie. Myślę, że niewiele to też zmienia. Czyli jesteś przygotowany optymalnie, tak jak chciałeś być? Myślę, że tak, wiesz, zawsze jest tak trochę inaczej, kiedy w ostatnich latach, gdy celowałem w Tour de France, po prostu było to dosyć spokojnie, można było się przygotować, bo po tych klasykach, po Flandrii, po Roubaix, miałem ponad miesiąc przerwy i stopniowo się zaczynałem przygotowywać, czy przez Tour de California, następnie było jakieś zgrupowanie wysokogórskie i Tour de Suisse. I wtedy Tour de France, mieliśmy trochę taki bardziej spokojniejsze te przygotowania były. Do Giro masz tak naprawdę dużo i mało czasu, ciężko to stwierdzić. W tym roku no, Paris-Roubaix się jeszcze nie odbyło, także tego czasu, tydzień czasu było więcej. Po Flandrii właśnie odpocząłem troszkę, ile tylko można było sobie na to pozwolić, czyli 3-4 dni miałem bez roweru dokładnie. No i stopniowo zacząłem trenować, ostatnie 2 tygodnie spędziłem w ciepłym klimacie, także myślę, że jestem dobrze przygotowany. Powiedz mi, twoje zadania na wyścig, no to będzie pewnie jazda z Peterem. Peter pokazał, że wraca, chociaż on mówi, że cały czas był, że nie wraca tak naprawdę, ale no wygrywa, znowu wygrywa i twoim zadaniem będzie pewnie pomagać mu w tych zwycięstwach na Giro. Zdecydowanie na pewno, wiesz, jak na każdym wyścigu poznam plan dzień przed startem, powiedzmy, i pewnie będziemy brać dzień po dniu. Mamy Buchmana na Emanuele, Buchmana na klasyfikację generalną. Natomiast ja na pewno będę musiał mu też pomagać, ale tak naprawdę to pewnie najwięcej pracy czekam jest z Peterem. W ubiegłym roku właśnie byłem praktycznie na tych końcówkach osamotniony z nim, gdyż chłopaki wykonywali trochę wcześniej pracę, ja zostawałem na sam koniec. W tym roku mamy bardzo równy, taki dosyć mocny skład i jest jeszcze właśnie Cesare Benedetti, który będzie też był w tamtym roku, ale on pewnie będzie pracował znacznie wcześniej, później może Góralom będzie pomagał, a ja z Danielem Osem na pewno będziemy tymi głównymi pomocnikami Petera Sagana. Widać, że jest w formie, myślę, że już doszedł po tym COVID-zie i na Katalonii wygrał etap, tu wygrał etap na Romandii i nawet było widać, że dobrze pedałuje, także myślę, że na Giro d'Italia już powinien być w tej takiej swojej
powiedzmy, może stuprocentowej formie. Maciek, jestem to winien wszystkim kibicom w Polsce zadanie ci takiego pytania. Masz na swoim koncie etap Tour de France. Chciałbyś do tego dołożyć etapy innych wielkich turów? Chciałbyś etap Giro do tego dołożyć? O, jak najbardziej. To takie może ciche marzenie jest, że kiedy już był etap Tour de France, aczkolwiek Pro Cycling Stats tego nie widziałem, tego nie ma, ale Giro, etap na Giro wygrałem, bo była to czasówka drużynowa. No ale to można inaczej interpretować. Oczywiście indywidualnie było to coś wielkiego, wygrać etap na Giro. Potem już bym tylko celował chyba w WL, żeby tam wygrać etap i już by było wszystko z głowy. Ale to są takie już bardzo ciężkie raczej marzenia, cele do zrealizowania, aczkolwiek gdzieś tam w głowie mam takie coś. Na WL-cie kiedyś byłem drugi na etapie za Tomem Dumoulin, ale co prawda tam straciłem minutę, także nie wiem, co musiało się wydarzyć, żeby tam ten etap wygrać. Ciężko, chociaż na Tour de France też jechałem nie z myślą o wygrywaniu etapów, a wygrałem etap, kiedyś też byłem trzeci, także tutaj w czasówkach na pewno będzie ciężko, bo ten poziom jest bardzo wysoki, a no, też ja nie jestem nowicjuszem, to też już trochę tych wyścigów przejechałem, także bym musiał naprawdę sprawić super dniem i może ci najlepsi z trochę gorszym, także wtedy może udałoby się wygrać, aczkolwiek czułem się dosyć dobrze na tym zgrupowaniu teraz i jestem dosyć spokojny przed startem. Jeżeli by była jakaś okazja, bo też tak może być, 21 etapów jest, gdzieś się pokazać, to na pewno bym skorzystał z tego, aczkolwiek jak się startuje z liderem na etapy i z liderem na generalkę, także ciężko jest gdzieś sobie po prostu wybrać etap i tu chciałbym zaatakować. No raczej tak nie będzie, raczej jestem podporządkowany pomocy kolegom, ale nie mówię, no czasami te okazje się pojawiają. Maćku, to ja ci przede wszystkim życzę, żeby to Giro było bez żadnych kraks, bez żadnych problemów, żebyś spokojnie mógł wykonywać swoją robotę, no a z drugiej strony jako komentator proszę cię, ponieważ będziemy pokazywać etapy praktycznie od startu do mety, no żebyście jechali tak, żeby było o czym opowiadać. No. Najlepiej by było, jakby się każdy dzień były ranty, jak nie góry właśnie to ranty, może jeszcze jakieś sektory brukowe, to wtedy byście mieli co robić, oczywiście. Myślę, że Giro jest takim wyścigiem, że mało jest takich etapów przelotowych, chociażby jak swego czasu na Tour de France, chociaż te kolarstwo, jak wiemy, się zmienia, jest bardziej dynamiczne. Kiedyś właśnie to też były te etapy przelotowe takie, tutaj jest znacznie ich mniej. Może dla nas to nie jest jakieś, może to nie jest dobre, bo po prostu taki etap przelotowy czasami to był dniem na regenerację. No ale myślę, że tutaj kibice nie będą zawiedzeni, jeśli chodzi o te Giro d'Italia. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś chwilę czasu. Będziemy w kontakcie, no a przede wszystkim mocno trzymamy kciuki za to Giro. No dziękuję i do usłyszenia. Trzymajcie kciuki za nas, Polaków. Tak jak powiedziałeś, będziemy się starać, żeby wam się miło to oglądało. Łukasz Wiśniowski, ekipa Kubeka Asos, drugi start w Giro d'Italia. Łukasz, jak się czujesz przed wyścigiem? Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę wrócić na Giro po raz drugi. Giro było moim pierwszym Grand Tourem, jakim pojechałem w Quickstepie, więc jestem bardzo zadowolony, nie mogę się doczekać ścigania we Włoszech. Dyspozycja jest całkiem dobra, jestem na pewno, odpocząłem sobie po kampanii właśnie w Belgii, miałem chwilę przerwę, tydzień w zasadzie, później poleciałem na Teneryfę, trochę potrenowałem sobie i jestem teraz w Polsce na parę dni i w środę już uciekam na Giro. No bo właściwie od 4 kwietnia masz przerwę od Flandrii, czyli dosyć długi okres na odpoczynek i na przygotowanie się do Giro. Dokładnie, miałem trochę czasu, żeby odpocząć od startów, posiedzieć w domu. No i też chwilę, żeby potrenować i przygotować się do Giro. Więc pierwsze etapy będą takie dosyć niewiadomo w sumie, bo nie ścigałem się i Giro będzie moim pierwszym startem po tej przerwie, aczkolwiek jestem, tak jak mówię, pozytywnie nastawiony i powinno być wszystko ok.
No, trasa Giro jak zwykle ciężka, bo tam już od czwartego etapu się zaczynają trudności, ale te pierwsze, czasówka, potem te dwa jeszcze będą takie, żeby trochę nabrać rytmu. Tak, zgadza się. Zaczynamy prologiem, później mamy dosyć łatwe etapy, no i tak jak mówisz, później się zaczynają schody, a wydaje mi się, że najcięższy będzie ostatni tydzień, no ale to wszystko przed nami i zobaczymy, co czas pokaże. Z drugiej strony, jaka będzie taktyka twojej drużyny? No bo te pierwsze etapy to z kolei dobre etapy dla Nizzolo, który ma walczyć w sprintach na tym wyścigu, więc pewnie też jakaś praca was będzie czekała do wykonania. Wiesz już, jakie będą twoje zadania mniej więcej? Na pewno tak. Mamy Giacomo Nizzolo, który będzie naszym liderem, jeżeli chodzi o sprinty, i mamy też Domenico Pozzovivo, który będzie naszym liderem na klasyfikację generalną. Więc na pewno na płaskich etapach będę pomagał Giacomo przed sprintami, a na tych cięższych etapach na pewno będę próbował swoich sił i jak najlepiej pomóc Domenico przed podjazdami. Wiadomo, że nie jestem góralem, no ale mam nadzieję, że przynajmniej w tej pierwszej części wyścigu czy etapu będę w stanie mu pomóc. Wydaje się, że jesteś w o tyle dobrej sytuacji, jeśli chodzi o ciebie personalnie, no że w waszej drużynie powinna być w pewnym sensie wolna ręka czasami na to, żeby zaatakować, żeby uciec, żeby spróbować jakiejś akcji. Myślisz o walce o jakiś sukces etapowy? Dokładnie tak, też tak mi się wydaje. No, nie mamy takiego głównego, dużego lidera na wyścig, więc wydaje mi się, że na pewno będzie też okazja, żeby się pokazać, ale jeżeli chodzi teraz, który to będzie etap dokładnie, no to nic nie mogę powiedzieć. Zobaczymy, jak się wyścig rozwinie, ale na pewno będzie dużo łatwiej pojechać na siebie, niż to było w poprzednich ekipach, także z tego też się bardzo cieszę. Czyli Garibaldiego jeszcze dokładnie nie przestudiowałeś, dopiero będziesz studiował. Dokładnie, zgadza się. Jeszcze mam trochę czasu. No, to. No i będzie ten ciężki etap po szutrach też, będzie rodzaj Strade Bianche. Lubisz tego typu etapy? Ciężkie pytanie. Na pewno wolałbym etap po bruku niż po szutrach, ale jeżeli miałbym do porównania, do wyboru podjazdy albo etap na stradę, no to na pewno bym wolał więcej takich etapów po szutrach niż po górach. Łukasz, no to mocno trzymamy kciuki. Relacje z Giro, jak pewnie wiesz, praktycznie od startu do mety, także będą całe 3 tygodnie na to, żeby cię wypatrywać i czekać na ten twój moment w wyścigu. Dokładnie tak. Trzymajcie kciuki. Trzymamy kciuki i przede wszystkim bez kraks na bezpiecznie i zdrowo przejechanego wyścigu, a jak się wszystko poskłada, to będzie mocno, mocno trzymać kciuki. Super, dziękuję bardzo. Tomasz Marczyński, ekipa Lotto Sudal. Witam cię, Tomku. No i zacznę od pytania o dyspozycję. Witam wszystkich. Dyspozycja coraz lepsza. Troszeczkę byłem przeziębiony po País Basco, więc te pierwsze klasyki Brabance, Pilamstel nie czułem się najlepiej, ale później spokojnie dochodziłem do zdrowia, na Flesz było już dużo lepiej, na Liège było całkiem dobrze. Teraz po klasykach odpocząłem trochę w domu, parę dni, żeby nabrać świeżości, no i myślę, że Giro powinno być jak najbardziej dobre. Pytanie numer 2. Taktyka ekipy i twoje zadania na ten wyścig. Ekipę mamy naprawdę tutaj dobrą. Możemy powalczyć w różnym terenie. Jeżeli chodzi o bunch sprint, to mamy oczywiście Caleba ze swoim rozprowadzającym pociągiem, czyli Kluge de Boost. Oprócz tego mamy też ekipę waleczną, czyli Thomas de Gendt, ja, Oldani. Będziemy próbować zabrać w odjazdy na takich nerwowych bardziej etapach. Jeżeli odjazd dojedzie do mety, mamy jakby wszyscy tutaj duże szanse, żeby powalczyć o etapowe zwycięstwo. Oprócz tego Arn van Hooke, Kobe, dwaj młodzi kolarze, którzy sobie radzą świetnie w górach. Arn w tamtym roku aż przez 2 pierwsze tygodnie, gdzie jechał w koszulce najlepszego młodego, później w ostatnim tygodniu troszeczkę mu brakło, ale ja też wierzę, że w tym roku Giro może skończyć w top 10. Więc
drużyna, która może powalczyć, tak mówię, na kaszę w różnym terenie i ja mam nadzieję, że przywiedziemy z Włoch co najmniej jedno etapowe zwycięstwo. No dla kibiców w Polsce to, co mówisz, brzmi świetnie, bo to znaczy, że Tomek Marczyński do tych dwóch swoich etapów na Vuelcie może dorzucić etap Giro, bo, bo będą takie etapy, na których będziesz miał wolną rękę, po prostu będziesz mógł o to powalczyć. Ja myślę, że tak, że na pewno. Może te pierwsze płaskie etapy troszeczkę będziemy pomagać Kelebowi, będzie jakby w naszym interesie, żeby te jazdy nie dojeżdżały do mety, ale jeżeli, kiedy zacznie się teren troszeczkę trudniejszy i różnice w generacjach będą też troszeczkę większe, jak najbardziej też będę próbował i never know, jak będziesz, znajdziesz się w odpowiednim dniu, w odpowiednim odjeździe, który dojedzie do mety, cały czas ja myślę, że ciągle stać mnie na to, żeby później w końcu chcę powalczyć o takie etapowe zwycięstwo, więc jak najbardziej optymistycznie podchodzę do całego wyścigu i damy sobie wszystko jako ekipa. Przejrzałeś już Garibaldiego? Wiesz, które to mogą być etapy? Pamiętam, jak po Vuelcie wtedy opowiadałeś, że miałeś z góry gdzieś te etapy upatrzone. Jeszcze w Garibaldim nie. Wiesz co, na Vuelcie też tak było. Miałem jakby upatrzone, bo tam mieliśmy taki meeting jakby podsumowujący generalnie tak szybko wszystkie etapy przed startem, a później codziennie mamy szczegółowo opisywany każdy z etapów, więc coś tam mi się przemknęło tak na szybko, ale będziemy mieć jakby szczegółową odprawę dzień przed startem, więc będę wiedział do którego etapu Caleb będzie z nami, wtedy będzie łatwiej sobie jakby coś upatrzeć dla siebie i wybrać jakiś dzień, który może być dniem szczęśliwym. Masz nowe buty przygotowane specjalnie na Giro d'Italia. Można je w twoich social mediach zobaczyć. Coś jeszcze specjalnego na to Giro? Lubisz w ogóle Giro? Tak, Giro bardzo lubię. Tak naprawdę Włochy to jest kraj, w którym się jakby kolarsko wychowałem. Po wieku juniora jakby tutaj pierwszy team amatorski 23 lat i jakby pierwsze swoje 4 lata zawodowstwa spędziłem właśnie we włoskich teamach, mieszkając we Włoszech, więc zarówno Hiszpanię, jak i Włochy, kiedy tutaj przyjeżdżam, czuję się jakby też to jest powrót takiego jakby pierwszego mojego kolarskiego domu, więc bardzo lubię Giro, specjalnie właśnie na ten wyścig wspólnie z moim znajomym Hota Kicks przygotowaliśmy specjalnie malowanie butów. No i tak, optymistyczne podejście, jesteśmy nastawieni bojowo i chcemy pokazać je, tak mówię, z jak najlepszej strony i ja mam nadzieję, że to co najmniej jeden etap uda nam się z Giro przywieźć do domu. Z tego optymizmu i bojowego nastawienia. Dobrze cię znamy, trzymamy mocno kciuki. Etapy od startu do mety, także będzie gdzie się pokazywać. Na pewno, damy siebie wszystko, to mogę obiecać. To spokojnego wyścigu, bez żadnych kraks. No i walki, żebyś dopisał do tych dwóch sukcesów na Vuelcie, sukces na Giro. Ładnie, ładnie by to wyglądało. Bez wątpienia. Nie dziękuję, żeby nie zapeszać. Damy siebie wszystko jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich i zapraszam już do kibicowania na antenie Eurosportu. Cesare Benedetti, ekipa Bora Hansgrohe, zwycięzca etapów Pinerolo na Giro d'Italia w 2019 roku. Witam Cię, Czarku. Dzień dobry, witam. Czarek, sprostujmy od razu jedną informację, bo poszła w świat wiadomość, że już pod polską flagą będziesz startował w tegorocznym Giro d'Italia. To nie do końca prawda, jeszcze tego polskiego obywatelstwa nie masz. Nie, ta informacja była nieprawidłowa. Ktoś gadał za wcześnie, ja jeszcze tak naprawdę w ręce nic nie mam i no i dalej czekam i zobaczymy. Czyli do swojego szóstego Giro d'Italia w karierze startujesz jako Włoch, jako Tyrolczyk, jak ty zawsze mówisz i powiedz, w jakiej dyspozycji jesteś w tej chwili? W tej chwili jest w miarę okej, coraz lepiej. Nie byłem zadowolony z formą na początku roku. Coś poszło nie tak na Paris-Nice, a potem już na Pays Basku trochę lepiej. I teraz wróciłem z Ardenach i tam w Ardenach to było ok, dobrze się czułem. Mogłem zrobić to, co drużyna kazała mi robić, także bym raczej zadowolony i mogę patrzeć optymistycznie na Giro.
No bardzo dużo tego ścigania w twoim wykonaniu w tym roku, bo jechałeś i trzy etapówki, jechałeś wszystkie monumenty, jechałeś te klasyki, masz ponad 4000 kilometrów już wyścigowych w nogach, nie za dużo? Chyba mam 26 dni wyścigowych, coś takiego. Jak wspomniałeś, jak miałem ten fajny Giro 2 lata temu, zacząłem Giro i miałem w nogach 17 dni wyścigowe. I wcześniej zawsze miałem ponad 30. Także w tym roku średnio. 2 lata temu dużo siedziałem w górach na wysokości i no, coś tam dało, nie? Byłem tam też z Rafałem na Sierra Nevada, z Polianskim tam byłem i no i czułem różnicę, że w górach mocniej niż normalnie mogłem jechać, ale myślę, że w tym roku wracam trochę do swojej pracy, w sensie, że mam nadzieję, że będę mogł ciągnąć tam, gdzie Peter Sagan może wygrać. Bo mamy Emanuel Buchmann jako lider na klasyfikacji, na generalce i on ma już trzy pomocników, jest Groschartner, jest Fabro i jest młode Aleotti. Także oni będą na pewno pomagać w górach. Potem jest Os, jestem ja i jest Maciej Bodnar dla Petera. Na pewno jak się da, to będę z przodu też w górach, nie? To moja rola zawsze była trochę tu i trochę tam, także zobaczymy. Czyli o twoich zadaniach na Giro już wiemy, o taktyce trochę wiemy, a powiedz jeszcze na koniec, marzy się czasem, wracasz pamięcią do tego Pinerolo, marzy się, żeby jeszcze raz tak podnieść ręce na linii mety Giro? Na pewno było fajne uczucie. Myślę, że każdy chciałby co roku coś takiego robić, ale tam było po prostu, nie wiem, tak wszystko dobrze poszło, wszystko dobrze, tak po prostu wyszło, nie? Tak nic nie planowaliśmy, formę miałem dobrą i tak się stało, nie? Powtórzyć coś takiego dla kolarza, tak jak ja, to naprawdę ciężko, ale no jak jest okazja, trzeba z okazji wykorzystać, nie? Ale z Peterem to już inna historia, bo dla niego takie etapy góra, powiedzmy góra-dół, nie po płaskim, ale też nie w górach, gdzie ucieczka może dojechać, to on też może wygrywać, nie? Bo jak jest mały peleton na sprincie, to on może finiszować jak najlepiej. Także ciężko też, żeby grupa pozwoliła uciekać, nie? Na takich etapach. Ale zobaczymy. Najważniejsze jest, że będę w formie i będę umiał robić to, co mam robić dla drużyny. Tarek, to w takim razie trzymamy kciuki, dobrego Giro, bez żadnej kraksy przede wszystkim. No to najważniejsze. No właśnie, żebyś mógł wykonać swoją robotę. A gdyby się tak wszystko poskładało, za co też będziemy trzymać kciuki, no to powtórki z Pinerolo. O, ale ty nie będziesz na mecie jak wtedy. No nie będę na mecie jak wtedy, ale będę trzymał kciuki. Czekasz, aż będę na mecie znowu? Może. To może za rok. No. Dziękuję ci bardzo, Czarku, za rozmowę i trzymamy kciuki. Również dziękuję i wszystkich pozdrawiam.